Kluchy połąbite dobrze prezentują się na stole i jeszcze lepiej smakują. Te potrawy można znaleźć w jadłospisie każdej prawdziwej gospodyni z Podlesic koło Zawiercia. Mnie nauczyła na przykład babcia tą potrawę robić jeszcze jako młodą dziewczynę, kilkunastoletnią, bo to nie udaje się za pierwszym razem, żeby każdy sam mógł sobie ją zrobić. Tylko to jest właśnie, trzeba podpatrywać, jak mamy, babcie robią i to jest przekazywane to jako tradycja z pokolenia na pokolenie. Podstawowymi składnikami kluch połąbitych są ziemniaki, od których zaczyna się przygotowanie tej potrawy. Obiera się ziemniaki, płucze, zalewa wodą i gotuje się. Gdy są już miękkie, dosala się je, żeby posolone były, a później się zasypuje mąką i zapraża się. Jak są już dobrze zaprażone, sprawdza się, czy jest wystarczająca ilość mąki, czy jest woda. Jeżeli jest woda, troszeczkę można dodać, ale to niekoniecznie. No i bierze się drewnianą połkę i bije. W tych kluchach połąbite najważniejsza jest połka, która jest zrobiona z drewna twardego, żeby się nie rozleciała w trakcie ubijania tych kluch. I są różnego rodzaju. Jak się robi mało, no to są mniejsze. Jak się robi więcej kluchów, to są większe pałki. Ubijanie kluch wymaga sporo siły, dlatego przygotowując tę potrawę warto skorzystać z czyjejś pomocy. Przeważnie to jest potrawa, którą się robi albo w dwie osoby, albo ma się takie specjalne urządzenie jak dawniejsze pogrzebace, na które trzeba nas depić. I samemu się męczyć, bić. Ten wysiłek gospodyń z Podlesic został jednak doceniony. Po 2 latach ciężkich starań w końcu udało się wpisać kluchy połąbite na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Kiedy nam się nie udało znaleźć tych materialnych dowodów, czyli przepisów, jakichś starych notatek w kronikach, trzeba było zrobić wywiad etnograficzny i trzeba było panie zebrać i od najstarszych mieszkanek dowiedzieć się, jak one to robią. Czyli proces się troszeczkę wydłużał, ponieważ potem nim się złoży wniosek jeszcze, trzeba uzyskać od etnografa pozytywną opinię. Pozytywną opinię kluchom połąbitym wystawili również znawcy kulinariów podczas konkursów na najlepsze potrawy regionalne. Gospodynie z Podlesic są przekonane, że ich kluchy posmakują każdemu, kto je spróbuje. Przede wszystkim muszą być oskwarzone, wiadomo. Jemy z mlekiem siadłym, można ogórka kiszonego też zjeść. Na słodko można też, na przykład ja lubię kluski na słodko. No może to wygląda tak trochę inaczej, ale po prostu mnie to odpowiada. Gospodynie z Podlesic chcą zdobywać podniebienia smokoszy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dlatego kolejnym celem jest ubieganie się o przyznanie kluchom połąbitych certyfikatu produktu tradycyjnego Unii Europejskiej.